Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia wyższa na Podkarpaciu. W jego murach studiuje prawie 17 tysięcy studentów, w tym ćwierć tysiąca z zagranicy. A skoro mowa o murach, to teraz ciekawostka. Uczelnia ma obiekty rozsiane po całym mieście i jest ich wyjątkowo wiele. Od kampusu na Zalesiu i przy ulicy Cichej, poprzez główne budynki przy ulicy Rejtana i Pigonia. Centrum, po osiedle Tysiąclecia i zachodnią część miasta. Oczywiście istnieją również obiekty zamiejscowe. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi studia na wielu kierunkach. Między innymi jest to medycyna, biotechnologia, finanse, prawo i administracja, filologia, kierunki artystyczne, plastyka i muzyka oraz wychowanie fizyczne. W sumie 58 kierunków. W tym roku uniwersytet obchodzi swoje 18 urodziny i z tej okazji przeszedł gruntowną zmianę organizacyjną. Statystycznie na uniwersytecie studiuje więcej dziewczyn niż chłopaków. A co do zaoferowania dla rzeszowskich studentów ma UR? Przede wszystkim jest to uczelniana biblioteka. Mogą z niej korzystać wszyscy i to bezpłatnie. Dla członków AZS-ów dostępne są obiekty sportowe i turystyczne, na przykład baza żeglarska nad Soliną. Przy uniwersytecie działa także studenckie Radio Phoenix, którego możecie słuchać online. Politechnika Rzeszowska. Największa na Podkarpaciu uczelnia techniczna. Naukę pobiera tu 12,5 tysiąca studentów. 150 z nich pochodzi z zagranicy. Na Politechnice statystycznie więcej jest chłopaków, chociaż od kilku lat proporcje się zmieniają. Wiadomo, dziewczyny na Politechniki. Pewnie wszyscy wiecie, że Politechnika to jedna z niewielu dróg, by zostać zawodowym pilotem cywilnym. Pilotem takim jak kapitan Tadeusz Wrona, absolwent rzeszowskiej uczelni, który kilka lat temu wsławił się bezpiecznym lądowaniem awaryjnym uszkodzoną maszyną lotu. Oprócz lotnictwa i kosmonautyki, inne popularne kierunki Politechniki Rzeszowskiej to budownictwo, architektura, budowa maszyn, chemia, elektrotechnika i informatyka, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz nowość – zarządzanie w sporcie. Większość budynków Politechniki Rzeszowskiej, w tym akademiki, znajduje się w kampusie przy Alei Powstańców Warszawy. Co do zaoferowania ma Politechnika rzeszowskim studentom? Przede wszystkim najlepsze w Polsce juwenalia. Głośną i wesołą imprezę, która słynie z bardzo dobrej organizacji. Do dyspozycji studentów jest tu również hala sportowa, w której trenuje jedyna na Podkarpaciu drużyna frisbee. A dla poszukujących doświadczeń medialnych swoje drzwi otwiera akademickie Radiocentrum. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa znajduje się przy ulicy Cegielnianej, w samym centrum Rzeszowa. Na terenie kampusu znajdują się m.in. ogrody uczelniane, restauracja i nowoczesny klub studencki oraz pełne zieleni patio z egzotyczną roślinnością. Istniejąca od prawie 25 lat uczelnia specjalizuje się w 4 kierunkach studiów, takich jak administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz prawo. W uczelni w tym roku akademickim naukę rozpoczęło ponad 5 tysięcy studentów, w tym prawie 2 tysiące na pierwszym roku. W WSPiA studiuje kilkuset obcokrajowców, głównie z Ukrainy. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji swoim studentom zaproponowała rewolucję edukacyjną, wprowadzając całkowicie punktowy system zaliczania przedmiotów. Zrezygnowano także z sesji egzaminacyjnej, wprowadzając w jej miejsce systematyczny sposób zaliczania przedmiotów, zwany SBS – Step by Step. WSPiA jako jedyna w regionie uczy z wykorzystaniem nowoczesnego symulatora wirtualnej sceny zbrodni. A co uczelnia oferuje innym studentom? Okazuje się, że można tutaj skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, którą świadczy Klinika Prawa. WSPiA jest organizatorem Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W ogólnopolskiej imprezie co roku uczestniczy kilka tysięcy uczniów i studentów, którzy w kampusie uczelni mają okazję spotkać się z przedstawicielami praktycznie wszystkich służb i formacji mundurowych. Studenci z Rzeszowa w miarę dostępności mogą także skorzystać z jedynego na Podkarpaciu toru sprawności, z którym muszą się zmierzyć kandydaci do policji. Teraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Siedziba uczelni mieści się w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego. Drugi kampus zlokalizowany jest w podrzeszowskiej Kielnerowej. SIS oferuje studia w czterech kolegiach, między innymi na kierunkach informatyka, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kosmetologia czy dietetyka. Statystycznie to najbardziej międzynarodowa uczelnia na Podkarpaciu. Uczy się tu 6 tysięcy studentów. 1/4 z nich to obcokrajowcy z ponad 50 krajów świata, dlatego część zajęć prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim. Największą popularnością cieszy się kierunek zarządzanie lotnictwem, na którym SIS kształci jako jedyna uczelnia w Polsce i jedna z nielicznych w Europie. A co SIS oferuje innym studentom? Są to na przykład niezwykle ciekawe wykłady organizowane w ramach cyklu Wielkie Pytania w Nauce, w których uczestniczą autorytety ze świata nauki i kultury. W budynku przy ulicy Sucharskiego mieści się klub studencki IQ, w którym odbywają się koncerty, wystawy czy występy grup kabaretowych.